Wychodzę sam z domu, właściwie tylko do teatru i to, że obstało. Kiedy jestem w teatrze, czuję, że żyję. Oczywiście też kiedy piszę. Właśnie skończyłem kolejną książkę. Są tam wspomnienia i pożegnania, które drukuję w Wyborczej. Zostałem dla potomnych. Lucyna Legut, moja przyjaciółka, napisała wiersz na mój jubileusz. Twierdzi, że aktorzy nie umierają, kiedy dostaną się do moich książek. Żyją wiecznie. A pamięta pan ten wiersz? Zaraz pani zacytuję. Fragment. A Lucyna Legut to jest siostra takiej znakomitej aktorki, już nie żyjącej, Lucyny Legut. Zaraz pani ten fragment przeczytam. Mam go w komputerze. Sadowy cud prawdziwy. Nigdy się nie zmienia. I niedawno już umarli. Odpiszę o nich wspomnienia. Każdy chce być uwieczniony w jego wielkim dziele. Musisz żyć, Witku, wiecznie. Wołają przyjaciele. Jeżeli państwo, skoro Witus przywołał wspaniałą postać,